Witam Was serdecznie, moi kochani, ponownie w moim miłowie. Kilka osób w komentarzach pod filmem, w którym podsumowałam moje miłowo po 40 latach, prosiło mnie, żebym pograła troszkę w miłowie turowo i żebym znowu wróciła z odcinkami. Także postanowiłam, że wrócę do Was z 12 odcinkami i w każdym z tych odcinków przegramy turę 3-dniową w każdej z rodzin. No i będzie 12 odcinków, dlatego że mam w miłowie obecnie 12 rodzin. Dzisiaj jesteśmy w domu u Gotów, jest to rodzinka, którą grałam także w poprzedniej turze. Także tak, w dużym skrócie, seria z miło będzie polegała na tym, że wypuszczę Wam 12 odcinków w każdej z rodzin, natomiast później powrócę do Was z powrotem, z podsumowaniem miłowa, nie wiem jeszcze po ilu latach, ale odczekamy oczywiście jakiś tam okres czasu i zobaczymy, co w tym miłowie się stało i wtedy Wam osobny odcinek na ten temat zrobię. Uważam, że to będzie bardzo fajna odmiana, ponieważ grając w Weronie zawsze skupiam się na tym, żeby jakąś fabułę pociągnąć, żeby coś się działo i bardzo myślę nad tym, co robię, a tutaj w miłej będzie to raczej taka rozgrywka bardzo luzacka, na luzie. Po prostu popatrzycie, jak gram normalnie, nie będę się jakoś bardzo skupiała na tym, co robię. No i ogólnie bardzo brakowało mi takiej serii, w której mogę po prostu pograć, nie myśląc o tym, co muszę zrobić, nie myśląc o każdym kolejnym kroku, jaki robię. Po prostu gram na luzie, opiekuję się simami bardzo na spokojnie. Uważam też, że takie spokojne rozgrywki są bardzo fajne i bardzo fajnie się je ogląda, a także mi się bardzo fajnie w nich gra, więc taki typ rozgrywki będziecie tutaj oglądać, więc jeżeli Wam się to będzie podobało i lubicie taki typ rozgrywek, to zapraszam do śledzenia mojego miłowa. Także tak, startujemy w tej rodzince. Mamy tutaj obecnie, w ogóle Jezu, zepsuły mu się pragnienia. Mamy tu obecnie dwójkę bliźniaków, Wiktora i Elizabeth, którzy dopiero co się urodzili. Mamy tutaj również ich rodziców, Cornelię i Chandlera. Oczywiście wiadomo, kim oni są, ale mogę Wam przy okazji trochę przypomnieć. Cornelia jest córką Diny i Mortimera, natomiast Chandler jest... Jezus, musieliśmy tak, kurde, przeszkadzać i grać w tych na tych klawiszach. Jezus, kobieto, uspokój się. Ale przynajmniej sobie dzieciątku posłuchaj, jak grasz. No i tutaj mamy drugiego osobnika, jest to Chandler i jest on synem Balbiny i jej zmarłego w basenie męża. A, no i tak, musimy ogólnie postawić drugie łóżko dla dziecka. Byłoby w sumie dobrze to łóżko postawić, ale mamy tutaj też pokój po zmarłej siostrze Cornelii, która nie żyje, ale to już Wam mówiłam w wcześniejszym odcinku, nie będę powtarzała każdej osobnej rzeczy. No i dobra, musimy ogólnie gdzieś umieścić to drugie dziecko. Mamy tutaj wolny pokój po Catherine, która już nie żyje, więc możemy ten pokój zostawić dla młodych, a tutaj po prostu przerobimy sobie ten pokój na pokój dla dziecka. No i w ogóle nam tutaj William wstał. I William w ogóle sobie idzie tutaj obejrzeć. W ogóle, Jezus, nie zajmij się czymś, proszę Cię. William jest trzecim mężem Diny, który w sumie troszeczkę podobnie jak Dina wziął ślub z nią, dlatego żeby się wzbogacić, bo ma pragnienie bogactwa. No i to samo Dina zrobiła z Mortimerem, jak wiemy. Bo w sumie Ty byś mogła wstać, może byś się zajęła w sumie tym dzieckiem, skoro nic nie robisz. No i trochę Dinę karma dopadła za to, że wykorzystała Mortimera dla pieniędzy, ponieważ ją tak samo wykorzystano dla pieniędzy. Ale ona nie jest tego do końca świadoma, ponieważ nie do końca się, powiedzmy, skapnęła. Weź sobie może iść pobiegać w sumie. Dobra, a Ty mógłbyś w sumie sobie rozwinąć na przykład mechanikę. I pójdziesz do swojej biblioteczki, tu mam na samym szczycie tej chałupy taką ładną bibliotekę. I właśnie bardzo mi pasuje do klimatu tego mrocznego domu, taka stara biblioteka. Dobra, weź tu poprzytulaj tego Wiktorka, potem go połóż spać i w sumie to mogłabyś dalej pisać swoją powieść, bo w ogóle Dina pisze powieści. No i ogólnie Dina pracuje w dziennikarstwie, co mi do niej w ogóle bardzo pasuje. I ona miała kiedyś wyższy poziom tej pracy, ale ją zwolnili. No i teraz zaczęła od nowa, od podstaw, no i musi jakoś tutaj ponadrabiać te swoje zaległości w pracy, no i tak to wygląda, że Dina po prostu zaczęła trochę od początku i bardzo podobną sytuację miała Nina. Tylko, że Ninę zwolnili z ostatniego poziomu kariery, niestety. No i musiała w sportowej zaczynać od początku. Jezu, jak ona napierdziela w te klawisze. Dobra, skupmy się w ogóle na tym, kto jutro idzie do pracy. Ty na 11, ty na 10, okej, ty idziesz na 14, ty na 8. Jezu, wszyscy na inną godzinę. Jezu, ale dziwnie. Ty wróciłeś z biegania, więc idziesz sobie spać. W ogóle zastanawia mnie fakt, skąd na dachu sauny się wzięła lampa Gina. Ja to zobaczyłam teraz. Przysięgam, że ja tego nie widziałam wcześniej. O matko, no ciekawe, ciekawe. Nie mam pojęcia, skąd to się tu wzięło. No dobra, to ty idziesz spać.
Ty w sumie na razie nie musisz, masz na 14, więc tobie się nie śpieszy. Kornelia sobie gra na pianinie i w ogóle jest wyspana. Wow, dobra, ale mogłabyś w sumie iść do kibla może, wysikać się na przykład i potem sobie coś zjeść. A Chandler to w sumie co robi? Aha, czyta sobie, okej. Okay. No i dobra, ale ktoś się musi zająć dzieckiem. I Dina padło na ciebie niestety. Tak naprawdę to wiecie co? Nawet ciężko mi powiedzieć, czy ja mam na tą rodzinę jakieś plany, bo to naprawdę zamysł tej serii był taki, żebyście po prostu zobaczyli, jak ja sobie gram normalnie na co dzień, tak bez żadnego powiedzmy robienia jakiejś fabuły tutaj, bez żadnego takiego, wiesz, planowania, co ja tutaj zrobię, tylko raczej takie po prostu normalne granie, więc jeżeli chodzi o moją normalną grę turową, to raczej na przykład w ogóle nie chodzę na parcele publiczne z Simami, jest to raczej rzadkość, chyba że mam ku temu jakiś powód, mam jakiś plan niecny czy coś, więc no tak to mniej więcej wygląda, no w ogóle Miłowo jest bardzo spokojnym miastem tutaj, to znaczy nie no, w sumie spokojne to może nie jest. Jezu, to nie jest twoje łóżko w ogóle, matko bosko. A weź się z nim pogadaj, jak on wziął dziecko. Nie no, weź to dziecko, nie. Ale nie na podłogę, no człowieku. No teraz to na pewno ona tutaj to dziecko wsadzi, wiesz? Jak wy tutaj, kurde, miejsca jej nie chcecie zrobić. Dobra, weź tutaj się z nią tutaj pocałuj. Oni są w ogóle bardzo zakochaną parą. Oni byli już od nastolatków razem, w koledżu też byli razem. W ogóle oni byli całe życie razem. I to jest taka prawdziwa, kurde, miłość. No i tak wracając do tego, co ja jeszcze robię często z Simami, jak gram prywatnie. No, jak gram prywatnie, to przeważnie bardzo mało mówię do siebie. Chyba, że coś się fajnego stanie, to wtedy się bardzo często odzywam. Mówię na przykład, co tam, coś ty odje... Dobra, zrobiłam własną cenzurę w tym momencie. Ale wiecie, o co chodzi? Po prostu totalnie inaczej wygląda moja gra, jak gram prywatnie, a totalnie inaczej, jak gram pod odcinek. To jest zupełnie inny rodzaj rozgrywki. No, ale tak sobie teraz myślę, czy ja w ogóle co do gotów miałam jakieś plany. No miałam takie plany, że chciałam, żeby Kornelia w ogóle wywaliła z domu swoją matkę. Takim był pomysł na ten dom. To miało wyglądać tak, że Kornelia się dowiedziała, że jej matka poleciała na jej ojca dla pieniędzy i miała ją z tego wyrzucić z domu. Ale stwierdziłam, że to by było w sumie brutalne. Co ja bym miała zrobić z samymi staruchami w oddzielnym domu? Nie chciałam bardzo ich wyprowadzać, więc stwierdziłam, że Kornelia ma zbyt dobre serce, żeby wyrzucić swoją matkę w ogóle z domu. No i tak to się skończyło, że oni dalej tu mieszkają. No i Kornelia się dowiedziała o tym, że jej matka wyszła dla pieniędzy za Mortimera i no trochę ma uraz do swojej matki, ale teoretycznie to ma to trochę gdzieś. A co do jej przyrodniej siostry, Catherine, która umarła, zaraz wam pokażę, o którą mi chodzi, pewnie część kojarzy, część nie kojarzy, uśmierciłam ją dlatego, że po prostu mnie wkurzała. Nie mogłam zdzierżyć tej osoby, nie mogłam jej dosłownie znieść i Catherine miała być takim czarnym charakterem w Miłowie, ale no są inne osoby, które mogą być czarnym charakterem, a naprawdę tak nienawidziłam tej Simki, że musiałam po prostu ją uśmiercić, bo już po prostu dostawałam szału. Dobra, William idzie do pracy, Lokaj przyszedł, więc tutaj sprawdźmy jeszcze, na którą idziesz ty. Ty na 11, ty na 10. Dobra, to ty w sumie mógłbyś się jeszcze wykąpać i pójść siku, natomiast Kornelia w sumie to sobie na razie śpi. No i dobra. Ej, gdzie jest dziecko? A, tu Jezu, już się wystraszyłam, że na podłodze gdzieś leży. Ale jeżeli chodzi o bliźniaki, to była chyba jedna z niewielu rodzin, w której naprawdę się cieszyłam, że mam bliźniaki, bo bardzo mi się podobają geny Corneli i Chandlera. Oni są przepięknymi Simami i bardzo chciałam, żeby te geny przeszły, żeby właśnie była dwójka dzieci, a ja jeszcze jak bliźniaki się urodziły, to już w ogóle byłam szczęśliwa. A, bo ty do pracy już jedziesz. O, cholercia. A Dina w końcu się przydała na coś, chociaż dzieckiem się zajmie. No, a Dina to w ogóle już stara baba. Ja w ogóle... Wiecie co, mam takie coś, że jak gram w takich miastach startowych, to znaczy najbardziej mam tak w Miłowie, bo Miłowo było dla mnie takim miastem, w którym ja przegrałam najwięcej czasu w życiu i zawsze jak na przykład Simowie startowi, typu nie wiem, Dina, Nina, Don czy inni jacyś dorośli typu, nie wiem, no ktokolwiek z dorosłych Simów z Miłowa mi dorastał, to ja zawsze nie mogłam się przyzwyczaić do tego, że ten Sim jest stary. Ja zawsze mam w głowie na przykład, że dany Sim to jest w tym wieku i zawsze miałam tak z tymi Simami. I teraz jak widzę, że Dina jest stara, Nina jest stara, nie wiem, Dariusz, Kassandra, czy Dariusz w sumie już nie żyje. Okej. Okay. Nie było tego. I oni są starzy, to ja się nie mogę przyzwyczaić. Po prostu ja się czuję strasznie dziwnie. Albo jak są bliźniaczki przyjemniaczek już stare, to ja no nie mogę po prostu. Dla mnie to jest takie nienaturalne, że ja tego nie potrafię przyjąć do wiadomości. Czy w ogóle będzie potrzebna nam niania dzisiaj? Niańka, no, będziesz musiała zadzwonić po niańkę.
Co ty taki smutny jesteś? Ujoj, nie smuć się. Ej, no ale przecież w sumie, Jezu, jestem debil. Przecież po co mi niania, skoro mam tego lokaja. Dobra, no nieważne, jednak nie musisz dzwonić. Dobra, okej. Super, Kornelię właśnie zdegradowali na niższe stanowisko. Jedna okazja poszła, druga przyszła. No i co mam zrobić? No, to wezmę. I ja mam szczęście w życiu, serio. Dobra, chociaż tyle, że wy bogaci jesteście i te rzeczy wam w pracy nie robią aż takiej różnicy, bo jak ktoś jest biedny, to wtedy jest trochę przypał. Gdzie jest Dina? Czy ty możesz do tej pracy w końcu pojechać, czy nie? No jedźesz. No jedź do tej pracy. Zacięła się, czy co? Dobra, nie wiem, o co chodzi, ale ona powinna być już w pracy, a się zacięła ogólnie. Oczywiście, Dina God jest kobietą luksusową i ona będzie jechała do pracy swoim własnym autem, a nie jakimś marnym rzęchem. I no, tak przy okazji to kocham tłumaczenie w The Sims 3, jak jest auto, marny rzęch. Piękne tłumaczenie. Dobra, no i teraz czekamy, aż wszyscy wrócą z pracy. Służba tu robi wszystko, co trzeba. W ogóle nie wiem, po co mi niania i lokaj. W sumie to lokaj mógłby wszystko zrobić sam, ale jak już tu jest, to niech sobie siedzi. Powiedzmy, że ta rodzina jest bardzo bogata i oni po prostu potrzebują mieć więcej służby niż inni. Kto wraca pierwszy? Pierwszy chyba wraca William o godzinie 16. Dobra, no on i tak zarabia spoko pieniądze, mimo że w ogóle chłopiec stary powinien iść na emeryturę już, no ale jeszcze wciąż jednak coś tam zipie i stara się zarabiać, więc dobrze. Jednak on lubi pieniądze, więc on na emeryturę razem z Diną szybko nie pójdą. Cornelia dostała awans i jeszcze Chandler wraca, zobaczymy, czy on też dostanie. No nie, no to by się niestety nie udało, ale możesz jej pogratulować, na przykład, że dostała awans. Weź jej tu pogratuluj. Weź on tutaj przytul romantycznie. No, gdzie ty się wybierasz? O, okej, weźmy tutaj w ogóle, zróbmy im tak, zakolejkujmy im takie słodkie interakcje, bo oni są taką mega zakochaną parą, więc muszą się tutaj kochać. Oczywiście wszyscy muszą wiedzieć, że oni się kochają. To jest dla mnie najpiękniejszy ship w tym mieście, więc fajnie, że zaczęliśmy rozgrywkę od tego właśnie domu, bo kocham po prostu ich. Jestem bardzo ciekawa, jak będą ich dzieci wyglądać. Nie mogę się w ogóle doczekać tego. O, dzieci mają urodziny chyba. O Jezus, jak fajnie. To znaczy chyba mają urodziny, nie jestem pewna, zaraz się okaże. Ja wiem, że w tobie chce się spać, więc idź spać, ale ciekawi mnie to, że te dzieci mają urodziny dzisiaj, bo William to w ogóle sobie tutaj stoi z tym dzieckiem i nie wiem, po co on tutaj z nim stoi. Weź, idź, bo ten lokaj to w ogóle chce przejść. A, ty też nie masz jak przejść, dobra, okej, to ma sens. Myślałam, że będą urodziny dzieci, ale chyba za wcześnie dzisiaj na te urodziny. Będą mieć chyba dopiero jutro. Dina! Awans dostałaś, gratuluję, w końcu długo czekałaś na to, więc się cieszę, że w końcu ci się udało dostać awans. Dina to w ogóle bardzo lubi tutaj korzystać ze swoich pięknych udogodnień, więc możemy zrobić tak, że Dina sobie posiedzi wieczorem tutaj w gorących źródłach i zaprosi nawet tutaj swojego męża. Pobaw się ze swoim synkiem. Ja mam nadzieję, że ten synek będzie równie piękny co Chandler. Mam taką nadzieję. I w ogóle mam jakiś problem, bo ani lokaj, ani niańka nie mogą zejść na dół i nie wiem, czy mi się schody zepsuły, czy coś. Muszę to ogarnąć w ogóle. Jak mi się uda, to do was wrócę, albo muszę obczaić, o co chodzi. Dobra, jest postęp. William już zszedł na dół i wciąż nie wiem, czemu nie może podejść tutaj. Po prostu gra sobie zrobiła ze mnie trochę żarty, bo nie dało się, żeby William zszedł tutaj, a teraz już może, więc może się wyczulować ze swoją żonką i razem z nią poświętować jej dzisiejszy awans. Dobra, nie ogarniam. Nie ogarniam twojego problemu, William, serio. Ej, dziecko mi urosło, czajcie? O, jaki bubuś słodki! Jejciu! Czyli jednak były te urodziny dziecka. Słuchajcie, ja tu muszę zmienić wygląd tej chwili. Dobra, patrzcie, jaki on jest przepiękny. Jezu, on będzie miał piękną twarz. Ja to czuję po prostu. Chociaż przeważnie jest tak, że dziecko jest małe, jest ładne, to potem jest brzydkie. Ale mam nadzieję, że ta teoria się w tym wypadku nie sprawdzi. Dobra, jakie by mu dać włosy? O, ej, w sumie w tych wygląda dość ładnie. Takie ma w sumie jego ojciec, więc może coś innego mu damy. Nie, te są w sumie ładne. Podobają mi się. No to słuchaj, w takim razie możesz nauczyć swojego syna w tym momencie, nie wiem, na przykład chodzenia, a Cornelia by mogła na przykład podnieść swoje dziecko, które tutaj leży i w razie potrzeby zrobimy mu te urodziny, tylko czekajcie, trzeba by to zrobić jakoś sensownie. Proszę mi tutaj dorosnąć. Ty możesz dorosnąć. Can you grow up? No nie możesz. Kurde, niedobrze. Jezu, ale w ogóle ja jestem zachwycona tym dzieckiem. Ono jest takie piękne. No naprawdę, patrzcie w ogóle, jaki ono ma outfit. No to jest niesamowite.
W sumie będzie trochę przypał, jeżeli to dziecko mi dorośnie na przykład jutro i będzie młodsze. No ale nie chciałabym tego, ale jeżeli gra się tak zbaguje i mnie zrobi w konia, to będzie kiepsko, no ale dobra, przeżyję to jakoś. I jeszcze musimy w ogóle zakupić nocnik. To jest rzecz, która się nam bardzo przyda. I nauczyłbyś go w sumie jeszcze może korzystania z nocnika, skoro musi już w sesiku? Jezu, jest tak późno, a nikt jeszcze nie śpi. W ogóle to jest jakiś dramat. Ogarnijmy też, kto jutro w ogóle do roboty idzie. Dina idzie na dziewiątą. William idzie na ósmą. Ty masz jutro wolne, okej. Okay. Czyli wszyscy pracują oprócz Corneli, w porządku. Jezus, kocham, jak mi się ładne geny robią. To jest najlepsze, co może być w Simsach, jak ci się dziecko z ładnymi genami urodzi. I to takie dziecko, żeby nie trzeba było tego ręcznie naprawiać, tylko żeby tak naturalnie się urodziło. 3:30, Chandler naprawia prysznic. Położymy go spać i, moi kochani, widzimy się rano, jak będę wysyłała ludzi do pracy. Ogarnijcie Williama. Wstał i zamiast się wysikać i zjeść, to poszedł nakarmić dziecko. On to naprawdę jest empatyczny. Nie myśli o swoich potrzebach, tylko o swojej wnuczce. W sumie to nie jest twoja wnuczka tak naprawdę, bo Cornelia nie jest twoją córką, ale on te dzieci traktuje jak swoje wnuczęta i to jest urocze. Co tam, że się zaraz zsika? Nieważne. Nie, William, nie możesz się zsikać, proszę. Idź się wysikać, zdążysz, ja w ciebie wierzę. O, dobra, jest okej. Ej, w ogóle tak sobie myślę, że to jest trochę przypał, że niby są bliźniaki, a jedno dalej nie urosło i ja nie wiem w ogóle, o co kaman. Ale czekajcie, może to ja coś pomyliłam. Ej, czajcie w ogóle, że ja się pomyliłam? I oni nie są bliźniakami? Ja pierdzielę, ej, co mi się w głowie uwaliło, że to są bliźniaki? Ej, to ja was w takim razie bardzo przepraszam, ja byłam pewna, że oni są bliźniakami, a tu się okazuje, że oni się dosłownie musieli urodzić w bardzo małym odstępie czasowym. Ej, no naprawdę, nie spodziewałam się tego, dobra, teraz wszystko jasne. Ty się pobawisz ze swoim synem i mam taki plan właśnie, żebyś się trochę z nim pobawiła, a potem go nauczyła chodzenia, bo mu to obiecałam i chciałabym tej obietnicy dotrzymać. Byłoby dobrze. Dobra, Dina póki co sobie śpi i idzie na godzinę 9? A no tak, bo dostała przecież awans, faktycznie. Przyzwyczaiłam się, że chodzi na 14, więc w ogóle mi totalnie wyleciało to z głowy. Ty idziesz na 10, więc jeszcze w wolnym czasie mógłbyś się na przykład pouczyć mechaniki. Nie zaszkodzi, bo bardzo mi zależy, żebyście wy byli takimi ludźmi sukcesu, bo jednak to są jedne z pierwszych Simów w mieście, którzy poszli do koledżu. Więc oni są takimi przodownikami tutaj wyższego wykształcenia i oni tak naprawdę byli jednymi z pierwszych, którzy uczęszczali do szkoły wyższej. Dobra, a Chandler się uczy, no i w sumie zaraz będzie szedł do roboty. O! Było blisko. Dobra, chyba się spóźnisz ogólnie. Przegapiłam trochę. No dobra, i co? I poczekają na ciebie? Ale kochany kierowca, że poczekał. A w sumie raczej pani chyba. Pani kierowca. Czemu to dziecko przede mną ucieka? Wiktor! Wiktor, mówię do ciebie, halo! Ej, w ogóle na tym biurku jest jeszcze stare zdjęcie Corneli, jak była młoda. Ujoj, no w sensie to jest mod, no nie? Ale i tak fajnie to wygląda, że są takie zdjęcia i tak utrwalają Sima, jak był młody. No fajna pamiątka. I w ogóle zjadłabyś sobie, bo tutaj ktoś bardzo łaskawy zrobił naleśniki, pewnie pan Lokaj. Dobrze by było je zjeść, żeby się nie zepsuły. Nakarmisz potem dziecko swoje, potem pójdziesz je odnieść do... O, nie! Aha, nie wiem co się stało, bo nie przeczytałam, ale chyba jakieś pieniądze nam odjęli. Dobra, nieważne. Ale co się stało? O nie, oni go zwolnili z roboty! Dobra, nie wiem czemu się z tego się zaśmiałam, ale William teraz jest naprawdę w bardzo złym stanie. Boże! No nie! Ej, naprawdę on jest Simem, którego ja bardzo lubię i jest mi go naprawdę autentycznie szkoda. Boże, ej, on zaraz umrze przecież, ja muszę go nakarmić! Ej, naprawdę, jest mi go tak autentycznie szkoda, ja mu tak dobrze szło w tej karierze, on już prawie był na szczycie. On miał chyba 8 level tej kariery? Albo 7, albo 9, coś między 7 a 9, nie pamiętam dokładnie. Jezu, ale biedactwo! Chociaż mogłam tą okazję przeczytać w całości, tak to wybrałam losowo. Tak trochę na przypale. No cóż, no stało się. Tak naprawdę to ani emerytury teraz nie będziesz miała, ani niczego, więc musisz sobie znaleźć jakąś robotę albo zacząć jeszcze raz w tej karierze swojej, no i potem może na jakąś emeryturkę przejść, no nie wiem. Ona cię pocieszy, ona z tobą porozmawia. Cheer up. O, tak. Jezu, jest interakcja cheer up. Tak, zapomniałam, że ona istnieje. Ona zaraz uśnie. O, no tak myślałam. Dobra, obudź się. O, masz jeść do upadłego, rozumiesz? Masz jeść, aż się najesz. Na szczęście opiekunka ogarnęła w miarę dzieci, więc jesteśmy w miarę
tutaj ogarnięci. William sobie ogląda i musi mu znaleźć jakąś pracę, a tu jest gazeta, więc się bardzo dobrze składa. W sumie to w twojej karierze sport był dość wymagany, więc mogę ci wziąć karierę sportową, żebyś po prostu pracował gdziekolwiek, bo William jest tym typem osoby, która po prostu musi pracować. On ma takie pragnienie, że on po prostu musi zarabiać simuleony i on bez tego nie potrafi żyć. To jest taki typ starca na emeryturze, który nie chce iść na emeryturę i on po prostu musi zapierdzielać. No i taka jest jego natura po prostu. Jezu, jakie on ma niskie wynagrodzenie jako emeryt. To jest po prostu aż porażka, no ale no co zrobić? No stracił pracę w takim momencie życia, że już gorzej być nie może, naprawdę. No William, wiesz co? Teraz możesz sobie poczekać na swoją żonę i bardzo bym chciała, żebyście pogadali ze sobą, żeby ona ci je pocieszyła, że William, to nie jest w ogóle koniec świata, że ty straciłeś tą pracę. No musisz się pozbierać. Pozbieraj się dla nas, dla rodziny. Pocieszysz go, przytulisz romantycznie, pocałujesz i od razu będzie chłop szczęśliwszy. Kornelia sobie gada. No dobra, w sumie to mogłabyś dalej iść spać, Kornelia, bo z tobą jest naprawdę kiepsko. No tak, jeszcze są urodziny Elizabeth, tak, tylko nie wiem, czy ma kto tu ogarnąć te urodziny. Może ktoś zaraz się tym zajmie, nie wiem. A ty w ogóle o której wracasz z roboty? A, już przyjechałeś. Ale dobrze, awansior. Ej, w sumie właśnie tak obstawiałam, że on może mieć ten awans. Zapłacisz rachunki? Te rachunki pewnie będą ogromne w tym domu. 3200, w sumie jakiejś tragedii nie ma. Myślałam, że gorzej będzie jak na rodzinę gotów. Zobaczmy, jak będzie wyglądała, jestem ciekawa. A? Czemu ona ma taką twarz? Dobra, zostawimy jej takie zwykłe włoski i ona ma naprawdę bardzo dziwną twarz, ale szczerze, z daleka wyglądała trochę gorzej i myślałam, że będzie wyglądała o wiele fatalniej. Fatalnie? Nie wiem, czy takie słowo istnieje. Myślałam, że będzie wyglądała o wiele gorzej, ale tak szczerze, to nawet tak uroczo ma tą buźkę. I ona by chciała się nauczyć też w sumie chodzenia, więc ja bym to chciała obiecać i możesz nawet zacząć ją tego uczyć. Jak już tutaj jesteś, to mogłabyś spożytkować swoją matczyną wiedzę, której nie posiadasz, żeby nauczyć to dziecko chodzić, ale chodzenie nie wymaga od ciebie dużych umiejętności, więc nawet ty dasz radę to zrobić. Tak, jak możecie wnioskować, nie za bardzo przepadam za postacią Diny, w sensie, nie, Dina jest okej, okay, ale ja zrobiłam w swojej miłowie z Diny taką, no dość złą postać, i taką po prostu wykreowałam ją na jeszcze gorszą niż była i dlatego może mam taki trochę niesmak do Diny. No wiecie, ale ogólnie jest bardzo ciekawą postacią i nie ukrywam, że w Miłowie zrobiła naprawdę wiele ciekawej fabuły. Boże, dziecko mi się zeszczało, wszystko jest nie tak. Co do awansu ci potrzebne? Logika. Logika i mechanika. O kurde, ciężko. Ciężary będą. Dobra, zaczniemy od mechaniki. Chandler właśnie stał się nowym kurem domowym i wszystko sprząta. Loka jest za bardzo zajęty dziećmi, więc ktoś musi się tym niestety zająć. I jest... Dzisiaj padło na ciebie, Chandler. No nic ci na to nie poradzę. Boże, jaki to jest piękny widok. Mieć spokój od tych bachorów. No cudowne. Na razie ogarniam tylko Williama. Cała reszta idzie spać, więc myślę, że zobaczymy się rano. Wszyscy się jakoś dzisiaj podejrzanie szybko wysypiają i to mnie trochę przeraża. Ale skoro ty już wstałaś, to dobrym pomysłem będzie, żebyś sobie zaczęła pisać dalej swoją powieść, to znaczy kontynuowała ją. No nie, czemu te dzieci mi nie dają Ej, właśnie, ja w ogóle nie kupiłam im żadnych zabawek. Ło, jakie mają potrzeby na zielono. Ej, naprawdę jestem w szoku. Ty jak się nauczysz tej mechaniki, to ja ci obiecam charyzmę, bo zależy mi na tym, żeby ci podciągnąć trochę ten wskaźnik, bo on jest naprawdę na okropnie niskim poziomie i ja wiem, że jesteś nieszczęśliwy. Dobra, to teraz możesz się uczyć charyzmy, tylko musisz iść do lusterka. Tak, tutaj, dobra. I ja wam chcę zrobić coś romantiko. Ja bym wam chciała zrobić Barabara, tylko nie o dziecko, nie starać się o dziecko. O nie, na razie nie. Może kiedyś pomyślę o trzecim dziecku, ale na pewno nie jest to teraz dobry moment. Dalej mam w głowie, że ona chodziła często do pracy na 14 i mam takie coś, kurde, nie za wcześnie do tej roboty trochę, Dina? O, wskaźnik się nam trochę podniósł, ale chciałbyś charyzmy na drugi poziom. Żaden problem, masz dzisiaj wolne, możesz robić wszystko, co ci się podoba. Dobra, tu. Teraz idziesz siku, a potem do samochodu. Jezu, jaką wy macie chemię w ogóle, what the fuck? Jezu, to jest przerażające. Dina, nie zapomniałaś o czymś? Do roboty idziesz. Jakiś chłop, którego imienia nie znam i nie chcę iść na downtown, daj mi spokój. Z roboty mnie wwalili, mam mi świętować, mądry jesteś chłopie. Ktoś awans? Ktoś coś? No nikt. Proszę się tutaj pocałować.
O, tak ładnie, romantycznie, proszę. I proszę zrobić mi tu jakieś ładne interakcje taneczno-całujące. Tak naprawdę niestety większość gry dzisiaj upłynęła nam na ogarnianiu bachorów, więc nie no, ogólnie był to, myślę, że był to w miarę luźny odcinek i całkiem spoko mi się tutaj dzisiaj grało. Nie było jakiejś ogromnej tragedii, no może dla... może oprócz tego, że William jest trochę smutny, że go zwolnili, no i z jego powodu mi jest bardzo smutno, ale no cóż, no trzeba będzie to jakoś przeboleć, no ja jestem tego zdania, że jak w Simsach coś się wydarzyło, no to się musiało wydarzyć z jakiejś przyczyny, no i po prostu nie cofam tego, no co się stało, to się już nie odstanie. Więc tak, kończymy trzeci dzień rozgrywki i kończymy również odcinek. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Dajcie znać, jak Wam się podoba moja pierwsza rodzina w Miłowie i co w mojej rozgrywce na przykład Wam się podoba lub nie podoba. No i co, życzę Wam smacznej kawusi, kochani, i widzimy się w kolejnym Miłowie już w następny piątek. Cześć!